Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Ci, jak aktualnie zarobisz sobie w tym tygodniu kasiorę. Na samym początku chciałbym zacząć od wyzwania tygodnia. Mianowicie jest coś takiego jak ukończ misję badań w bunkrze. Co należy zrobić, żeby wykonać w ogóle to zadanie tygodnia? Za wykonanie zadania tygodnia dostajemy 100 tysięcy i koszulkę z tam logiem Woodstocka, z tego co pamiętam. Ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że zadanie jest dosyć proste. Musimy wyciągnąć sobie nasz telefon i musimy zadzwonić do agenta 14. Agent 14 daje nam dostęp tutaj do tych misji, ale jeszcze zanim to w ogóle zrobimy, żebyśmy w ogóle mieli do niego kontakt, bo wiecie, możecie mieć go ukrytego, to trzeba wejść sobie w menu interakcji, preferencje, ulubione kontakty i tutaj właśnie mamy agenta 14, trzeba sobie go zaznaczyć, żeby był w ogóle w naszym telefonie. No i dobra, dzwonimy sobie do niego i będziemy musieli wykonać sobie tę misję właśnie na badania w bunkrze. Dostarcz dane badawcze do bunkra, żeby jechać do góry Gordo, 10 km. Dobrze, że chociaż jest opresor, to się przeleci to dosłownie w prostej linii. Co mnie, to jestem naprawdę ciekaw, jak wyjdzie, właśnie mówię, już to GTA 6, będzie to GTA 6 online, to ja jestem naprawdę bardzo tego ciekaw. Jak sobie to będzie ta mapa duża w porównaniu z GTA 5, bo jeśli, zaraz już mówię, mapa w GTA 5, to szczerze, to jest bardzo duża, bo wiecie, jakby mielibyśmy jechać samochodem, normalnie te 10 km, to trochę by to zajęło. Dwie strony do tego, nie? Wiecie, no opresorem ja lecę dosłownie w prostej linii, to zamiast dyszki powiedzmy po drodze, to nie wiem, może wyjdzie powiedzmy z 6-7, w świecie gry, co nie? No, ale mówię, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w takim, mówię, taki mówię, GTA Online 6, jak to wyjdzie. A mówię, mapa będzie znacznie większa, na przykład od piątki, to jak będziemy się poruszać? Czy będziemy musieli helikopterami, samolotami robić, czy normalnie samochodami? Bo mówię, jazda taka to nie jest zbyt przyjemna. No może wiadomo, no już po Los Santos to się po prostu zbrzydło, no bo praktycznie każdy ten teren się zna, no. Bardziej lub lepiej dokładnie, ale jestem w... Wiecie, jak się gra takiego choćby GeoGuessera, bo kiedyś był w sumie. Dawno temu był co prawda taki film o GeoGuesserze nagrany w świecie GTA Online. W ogóle w świecie GTA 5, że tak powiedzmy, ale to po prostu się to wszystko kojarzy, nie? Mimo wszystko. To nie są rzeczy, których nagle się da tak o zapomnieć. Przeszukaj okolice i nasłuchaj odgłosów strzałów policyjnych scen, aby znaleźć opancerzony cel. Chyba już znalazłem. Likwiduj opancerzony cel. Likwidujesz opancerzone cel. Zabierz badania. Gdzie to się teraz piło? I ucieknij policji. I dobra, teraz trzeba... W ogóle tutaj mamy motory policyjne. Boom. No i opresor został zabrany. Trzeba zadzwonić do asystentki, żeby zwrócili mi opresora. Badania w bunkrze dostarczone, więc jakiś tam jest zrobiony progres do zadania tygodnia. Ale i tak pewno za 20 minut będę mógł odpalić sobie następne badania. Przynajmniej zgaduję, ale możemy sprawdzić, bo przyznam szczerze, że akurat... Nie pamiętam, no mówię, zostały te badania dodane co prawda jakiś czas temu, że możemy sobie zadzwonić po tą misję. Ale wiecie, no już się tym nie interesowałem, jak już miałem wszystko wykonane. Tak, 20 minut. I przy okazji też te badania, one generalnie są na... Bo w sumie wykonałem to jest też przy okazji na Premiere Z2. Prawda, pewno tam, nie wiem, kasy dużo nie wpadło za to wszystko, pewno groszowe sprawy mi się wydaje, że wleciały. W samym bunkrze mamy też na Premiere Z2 kolejną rzecz, czyli po prostu badania. Po prostu wchodzimy sobie i tutaj mamy badania i to jak one się po prostu będą robiły szybciej. Żeby działały te badania, to tutaj, gdzie jest kadra, przydzielamy ich po prostu do badań. Można też kliknąć, że dajemy ich do obydwóch, ale to jest mniej efektowne. Lepiej jest dawać albo produkcję, albo badania i na tym koniec. No ale jak tutaj ja nic nie mam, no to też mamy kolejną rzecz na Premiere Z2. To akurat jest fajne, żeby sobie po prostu zrobić, bo musimy wykonać 10 takich misji, czyli chodzi o tutaj pracę o Daxa. Generalnie, żeby mieć dostęp do tych misji na Daxa, to tutaj w Sandy Shores będzie taka żółta litera R. Jeżeli wykonamy pierwszy raz tę misję, po prostu ona będzie się nazywała pierwsza dawka, tam nie wiem, tam nie pamiętam, jak to dokładnie jest jej nazwa, no ale będzie pierwsza dawka w każdym razie się to nazywało. I wtedy mamy dostęp do tych misji. Generalnie, jeżeli chodzi o zlecenia do Daxa, to one mają cooldown 48 minut i, to jest bardzo ważne, musimy wykonać tych misji 10. 10, żeby móc kupić sobie ulepszenie do czego?
do wytwórni kwasu właśnie. Dlatego właśnie ważne jest, żeby sobie to robić. Tutaj nam DAX oczywiście może zaoferować śmigłowiec, ale no, ja powiedzmy, że ja mam też swój tutaj transport. Na spokojnie dam radę swoim tutaj transportem załatwić ich. No dobra, po rozwaleniu trzech mi się magazyn Meriwether już wyświetlił, więc fajnie, możemy lecieć do niego bezpośrednio. Mówię, za takie akurat zlecenie normalnie dostaje się 50k, no ale że to jest na premii, no to jest 100. No i mówię, to też jest ważne do tego, że trzeba zrobić 10 takich zleceń, żeby mieć możliwość kupienia sobie ulepszenia do wytwórni kwasu, które tam dużo nie kosztuje, bo chyba 250 tysięcy z tego co pamiętam, więc to nie jest jakoś specjalnie dużo. No ale że to jest premia razy 2, no to to już nie jest 50 tysięcy, tylko 100 tysięcy za wykonanie takiej misji dla od niego. Boom. I mnie rozwalili. Mój pojazd został zniszczony. Masakra. Teraz trzeba do EMI zadzwonić. Celów od Meriwether akurat to powiedziałbym, że to jest jedno chyba z gorszych jakichś zleceń tutaj. Ja nie lubię szczerze tego. No jest z wytwórnią, wiecie? Że idziemy do wytwórni i tam rozwalić działalność. Tutaj w ogóle za kogoś 200 expa dostałem. No i potem trzeba jeszcze tylko uciec sobie posiłką. O, no i super, super się wbiłem, że tak powiedzmy. Dobra. Dostał gościa w tym pojeździe. Nie wiem, w ogóle. Tutaj za niektórych mówię, po 200 expa kurde wchodzi. Trafiłem w kierowcę. Misję ukończono. 100 tysięcy sobie wleciało. Mamy jeszcze premię na tryb adwersarza. Jeden, czyli linia śmierci. Wiecie sobie tutaj zobaczmy, zobaczcie tu, rozegraj akcję, stworzone przez Rockstar, tryb adwersarza i to jest linia śmierci. To akurat sami sobie będziecie musieli uznać, czy tryb on będzie pasował, czy też nie ogólnie. W trybie chodzi o to, że jedziemy sobie motocyklami Shotaro i naszym zadaniem jest zwalić za pomocą swojej linii z tyłu kogoś. Po prostu gracza jakiegoś, nie? I jak możemy na niego dołączyć? Na przykład przez telefon. Tryb serii i tryb adwersarza. Każdy szuka pośród wszystkich trybów adwersarza, ale tych trybów jest aktualnie 3. Ale wydaje mi się, że ktoś może akurat grać linię śmierci. Nie znaleziono aktywnych serii trybu adwersarza. No to... Ogólnie nie mogłem sobie znaleźć tego trybu linia śmierci, że ktokolwiek w niego grał, więc sam sobie otworzyłem lobby na licznej sesji. Po prostu zbiorą się może jacyś ludzie. Chyba pokażę, jak ten tryb po prostu wygląda. Też wiecie, mimo wszystko ja i tak dodałbym coś takiego do tego właśnie getonu i mówię jak takie buty. Wiecie, tak jak tutaj mamy ten tryb linia śmierci, żeby dało się też zagrać z butami ewentualnie, nie? Tak jak teraz, wiecie, nikt nie dołączył, chciałbym sobie zagrać mimo wszystko samemu, to sobie gram z botami. Na przykład wiecie, po prostu wypłata byłaby znacznie niższa, grając z botami zamiast z graczami. Tutaj będziemy grać, kurde, jeden na jeden, akurat granie jeden na jeden, no to nie jest jakieś, że tak ja bym to powiedział, mega emocjonujące to nie będzie. O nie, proszę. Mi się udało go rozwalić. Wbił się z... Nie, sam z siebie się wbił. O, proszę. 3 razy, nie wiem, ale runda zakończona i możliwe, że nawet cały tryb po prostu gościu wyjdzie. No mówię, granie akurat we dwóch to nie jest jakieś wow, że tak to powiedzmy. Kasowo też nie wyszliśmy na tym super. RP też jakoś specjalnie dużo nie ma, by ostatecznie to nie ma z tego absolutnie nic. No ale w czterech to trochę co innego by było, nie? Wiecie, to poważnie wam powiem, tutaj nawet nie ma rywalizacji, tu nie walczymy dosłownie o nic. A ten gościu absolutnie się kompletnie nie stara, nie? Wiecie, no żeby chociaż raz mnie kurde rozwalił, nie? O, proszę, na przykład tak jak teraz, rozwalił mnie chociaż raz. I sam co wypadł, nie? Nie zakręcił, po prostu sobie sam wypadł. Runda zwycięzca. Urr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 r
trochę bardziej emocjonujące, że tak ja bym to powiedział. Granie we dwóch to, zwłaszcza jeszcze z takim gościem, który nawet się po prostu poddał wprost, można to powiedzieć, to nie jest nic ciekawego, naprawdę, to jest po prostu nuda wtedy. No i mamy też oczywiście najlepszą premię, jaka jest w tym tygodniu, to jest oczywiście premia na sprzedaż towaru z bunkra. Możemy oczywiście ryzykować i sprzedawać sobie towar też na publicznej sesji. Generalnie, jeżeli chodzi teraz o sam towar do bunkra, oczywiście to jest informacja, że duże sprzedaże mogą wymagać kilku pojazdów i żebym się upewnił, że mam wystarczającą ilość pomocników. Rockstar generalnie zmienił teraz czasy od tego DLC i dał
dał nam do każdej z misji 50% więcej czasu solo. Tutaj akurat, nie wiem w sumie, no to są punkty dostawy, no to tutaj chyba po prostu będę nimi jechał. Chyba są takie, które jadę do punktu, a potem będę musiał bronić, tak przynajmniej mi się wydaje. I przez to, że wiecie, dał nam po prostu czas większy na tą sprzedaż, to jest możliwość wykonania tych wszystkich sprzedaży praktycznie samemu. Jedyne, jaka sprzedaż ma problemy, to są te łaziki Dune. Łazikami Dune mimo wszystko zabraknie tego czasu, ale tak to da resztę sprzedaży raczej powinienem się czasowo wyrobić. Że i tak uważam, że oni mogliby po prostu nam zredukować ilość tych pojazdów dosłownie do jednego, tak jak zrobili w hangarze. Też byłoby dobrze. Tylko, że nie wiem, może aż tak tam nie chcieli już tego ułatwiać. To w sumie nie tylko w bunkrze, ale w klubie motocyklowym, w wytwórniach tak samo jest. Też tam nam zwiększyli czas o 50%. No, tutaj będzie po prostu jechanie i dostarczanie pojedynczych samochodów. Bo nawet bez obrony na to by wychodziło kompletnie. No, no to akurat będzie dosyć szybkie. No i dobra. Dostarczono. Nie wiem, z 10 minut mi to zajęło w sumie. Nawet z normalnym czasem w sumie bym się tutaj wyrobił. Ale proszę, 2 miliony, kurde, tak o, po prostu sobie weszło za sprzedaż. No, ale to jest najlepsza premia w tym tygodniu. Tylko, że wiecie, bunkier tak trochę się robi. Nie pamiętam, ile czasu w sumie się robił pełen bunkier, ale to jest ogólnie czas, nie? Wiecie, takiego bunkra to ile może sprzedacie w tym tygodniu? 3 razy, jak sprzedacie, to będzie dobry wynik. Ale w każdym razie warto jest sobie zbierać zasoby do bunkra, no bo będzie się to opłacało. Także, no cóż, to byłoby w takim razie na tyle i do następnego, cześć.